wcześniej zrobili to nasz nagrał. Przypomnę Państwu, w jakiej porze występują drużyny. Nie mam informacji o zmianach. Więc drużyna gości z numerem pierwszym Jakub Pawelczyk, z numerem trzecim Tomasz Królikowski, z numerem szóstym kapitan zespołu Daniel Lisowski, z numerem siódmym Piotr Krzeza, z numerem ósmym Damian Zawieja, z numerem dziewiątym Oskar Korbela, z numerem dziesiątym Mateusz Bieczarek, z jedenastym Krzysztof Kukulski, z siedemnastym Paweł Zangowski, z dwudziestą Dominik Grądzik, z piątą Jakub Kozica. To jest podstawowa jedenasta. Rezerwie Białek, Boraz, Ziemała, Glen, Nowakowski, Kurpek. A znalazł jest pan Mateusz Kotłek, kierownik drużyny, pan Mateusz Ranoszy. I gospodarzy dzisiejszego spotkania z Gierskim Wodotą. Z numerem 50, Dominik Grądzik. Z numerem 2, Wojciech Żmudowski. Z numerem 13, Maciej Kowalski. Z numerem 12, Dominik Kowalski. Z numerem 81. Thank you.
Pan go wytłumaczy. No tłumaczy, to jest dwa cel. Kurwa, nie wiem się z tej głowy, dlaczego nie trzeba kurwa na boisku. Nie wiem, obramka, nie jest czego trzymać. Wie. Czyli nie mało wie. Nie gali. I gabciuch za szczuk. Jak to było?
Nie, tak mogło być. No przecież mi wiele brakowało tutaj. No tak, ale przegrywamy. I teraz zobacz, z lewej strony, która by była nie. No szanowni państwo, niestety z numerem 17 oraz drugi zostają upomniany żółtą kartą. Kapitan Cebulski, konsekwencje kontrowana. I dzisiaj spotkanie na Legii się zakończyło. Więc szanowni państwo, teraz przygotowujemy się do Poruta! Myślę, że zapowiedzi się z nami, Poruta zwycięży na dzisiejszym spotkaniu. Mimo jednego zawodnika mniej. Szanowni państwo, prosimy o wielki konflikt od drużyny gospodarzy dzisiejszego spotkania. Niech poczują, że grają u siebie. Szanowni państwo, jeszcze raz wielkie pytanie. Kto wygrywa? Nie słyszę, kto? Ani to ci nie grozi. Jak w życiu, a jeszcze więcej, można pohandlować się. O, to jest sedno. Nie grozi. Ganiamy,
Pani do szambiarki, do hoteli. No,
wychodząca piłka na zewnątrz. To jaki chyba pomysł. Jego nawet tam nie powinno być. Zawieja. Nie pierdol, bo prawie przebiegł. Ja nie mówię, żeby nie wyszedł. Nie, no będzie fajnie. Czekaj, no wyćwiczymy. No bo jak
jakby wyszedł, to może byłaby, ale... Myślałem, że wyjdzie. Narzeczony? Nie. Znaczy, on już dawno wyszedł, tylko już po tej bramce... Nie wierzę, jak narzeczony, to nie wierzę. Ale ma talent. Ale kto ma talent? Bramkarz. No kurde, no przecież nie. Nie daj! On się napatrzył na Atletico Madryt. Ale inspiratorem był Kuszczak. Dobra piła, dobra! Jest! Ale nie wyszedł. To będzie terror już. Tak,
Serdecznie ostatnio zmiana wojsko, puścił z numerem 20 Dominik Grądzik, jego miejsce przed numerem 2 Mateusz Boras, 75 minuta spotkania. A drugi podjaja, wtedy już cię nikt nie zatrzyma. Sędzia dostał już, łapę starczy mu, 2-1. Nie będę przepłacał. Chłopaki powiedzieli, że nie będę przepłacał. Chłopaki, że ma zejść, bo i tak zejdzie. Mówię, że trzeba to przekrzyczeć. Wiem? Kurwa, kopita, przy sekcie to człowiek, co znamy, że tutaj wolny bębły. No nie grają, ramka dwa jeden, szybciej do domu, kurwa, bo zaraz będzie padać. Jak nie będzie padać, jak będzie? Nie będzie padać. No, będzie lało. I tak zostań! Stój tam już. Nie, lekam. Ty wejdź do środka, bramka! I na bramę! Biebo! Nie! Pana, brawo, bramkarz! Brawo! Postawił na to mecie. Postawił na to mecie. Pogodowy musi skończyć, znaczy to pierdolę. SMS-a dostał. No alerty, no wszyscy chyba dostali tu alerty, nie pogodę. No nie, ale on nie wygrał.
chyba ta VIP, dobrą piłę i brama i... I do domu. Gdzie do domu? Da ptek. Idziemy świętować. No. Przepraszam panie, ja bym ten kanał plus reklamuje na mecz. Dawaj,
Tu mógł dopłacić. Tu to ja. Dawaj do boku! Nie do środka, do boku! Kurwa, do boku! No pan sędzio! Ale widać, że to jest parę. O kurwa, to było Szymon, gdzieś co za kamień do takiego. Dalej, od razu. No to jest sobie bez Wołodzkiego. Tam nie dojdzie. Brawo! No takie coś w Anglii to nawet każdy nie widzi. Tak go wziął. Boruto!
Thank you.